W tym roku przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Rzeczywiście ten projekt wymyśliła i właściwie od początku do końca stworzyła pani Ania Bielowska. Wielkie brawa dla pani Ani. Ale nie sama, przy współudziale innych też nauczycieli, pracowników naszej szkoły. Kasia! Kasiu! To jest twoje dzieło, chodź! Pani Kasiu, zapraszamy! Chodź! W roli głównej. Pracowaliśmy ponad miesiąc, prawda? Ponad miesiąc i tutaj naprawdę dużo pracy pani polonistka w tej klasie zrobiła. W ten projekt zaangażowani byli również uczniowie klas 4-8. Dzisiaj wystąpiła klasa 7A z pięknym przekazem. Myślę, że przybliżyła postać Mikołaja Kopernika. Cały świat się pomylił, Kopernik znalazł błąd, że gwiazdy się kłóciły z mądrością starych ksiąg. Czy wiecie, ile planet krąży wokół mnie? Źle. Dobrze. Wokół mnie krąży 8 planet. To się zakończyło również takim testem wiedzy o Mikołaju Koperniku. Gdzie urodził się Mikołaj Kopernik? Skąd mam wiedzieć? Cóż fajnego się zadziało? Oprócz tego dzisiejszego projektu były też poboczne jeszcze inne działania. Każda klasa musiała się zaangażować, przygotować. Począwszy od plakatów, po zaproszenia, po wystawy. Każda klasa miała do wykonania inne zadanie. Ale zwieńczeniem była właśnie wystawa przygotowana w sali numer 5. Sala, w której też odbył się projekt, gdzie uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności słowne, muzyczne. Było to też z przekazem takim też humorystycznym, co było widać podczas właśnie quizu. Przygotowaliśmy projekt, to jest projekt edukacyjny z okazji 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Miał on na celu bliższe poznanie tego wielkiego Polaka, jego nie tylko pracy naukowej, którą wszyscy znamy i teorii, ale poznanie jego życia też od takiej strony właśnie lata dziecięce, tak króciutko. Tak myślę, że cel został osiągnięty, zrealizowany. Myślę, że bardzo mi się spodobał projekt. Wynieśliśmy też bardzo dużo i nauczyliśmy się współpracy. Ja myślę, że dla każdego to była pouczająca lekcja o Mikołaju Koperniku i nie tylko kim był, ale też co zrobił, co dokonał. I uważam, że bardzo dobrze wszyscy zagraliśmy i że bardzo to było dla nas pouczające. Ale dałeś czadu. No, były takie emocje, Szymon, były tak. Kopernik, człowiek renesansu! Co jeszcze? Pozdrawiam moich rodziców, mamę i tatę, cieplutko i tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję.